kim byli szmalcownicy? O matko, ten aktualny temat. Szmalcownik to była osoba, która wydawała osoby ukrywające się przed hitlerowcami za pieniądze. Najczęściej to dotyczyło Żydów, którzy się ukrywali przed gestapo, czy w ogóle przed Niemcami. Przedawali za pieniądze Niemcom członków konspiracji Żydów. Taki, który kolaborował i donosił. Nie wiem, czy wydawali, czy żądali pieniędzy, bo ja w tym czasie nie żyłem. Czym była Żegota? Żegota nie wiem. Żegota była organizacją wspomagającą Żydów w czasie II wojny światowej. To była organizacja, która pomagała Żydom. Założona w Polsce, chyba jedyna w Europie w tamtym okresie. Naprawdę bardzo duża liczba osób pomagała Żydom, ukrywała, żywiła. Czy to było odpłatnie, czy nieodpłatnie, to jest w zależności to, jak tam dysponował jakimiś pieniędzmi. I to było straszne poświęcenie, bo to cała rodzina albo cały blok szedł pod ścianę, dlatego że się ukrywał czy jeden, czy kilka osób żydowskich. Ilu ludzi zginęło w Polsce podczas II wojny światowej? Wydaje mi się, że 6 milionów. Osób, Polaków, Żydów łącznie? W obozach chyba milion. Około chyba 6 milionów, o ile pamiętam. 3 albo 6 milionów? Nie jestem pewien, ale chyba 3 miliony. Jakie obozy znajdowały się na polskich ziemiach? No dużo, bo Auschwitz, no to przede wszystkim Stutthof, Majdanek, Treblinka, Bełżec. Kto zabił Żydów w Jedwabnym? Nie byłem przy tym. No podobno Polacy. Dokonali Polacy, tak? Czy z podżegania Niemców, czy z chęci rabunku, no to powinni historycy ustalić. Tu są spory historyków, ale z tego, co wiem z przekazów medialnych, z literatury, no to sąsiedzi polscy. W jakim europejskim mieście żyło najwięcej Żydów przed wojną? Przed wojną? Europejskie mieście, może być w Polsce, Kraków? W jakim mieście? W Warszawie. Głównie okolicach. Łódź, Warszawa i inne, tam Białystok, inne. No myślę, że w Warszawie. Ile obecnie Żydów żyje w Polsce? Nie mam pojęcia. Ale jeśli to są generalnie Polacy, no to są Polakami. No to, że pochodzenia żydowskiego, no to nie ma większego znaczenia, ale nie jestem w stanie teraz tego określić. Myślę, że są to liczby w okolicach kilkudziesięciu tysięcy. Trudno mi podać tutaj, że mam jakąś cyfrę, bo za Gomułki w 1968 roku zmuszeni byli wyemigrować. Część po jakimś czasie wróciła. Pewnie nikt nie wie. Po zdarzeniach w 1968 roku to nawet obywatele polscy nauczyli się, że jest zawsze niebezpiecznie się przyznawać do tego, że się jest Żydem czy półżydem, dlatego że nigdy nie wiadomo, co się przytrafi. Ktoś coś tu miesza. Ktoś coś miesza i chce na tym ugrać. Nie wiem dlaczego, no ale...